Siemka wszystkim, witam serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj ogółem. Zobaczcie, co to jest. Nowy skatepark. Wybudowali obok Żyjardowa w Skitkach. No i ogółem dzisiaj będzie recenzja tego skate'a i pokażę wam jakby jak on wygląda, minusy i plusy jego, a więc miłego oglądania. Dobra, więc wygląda on w ten sposób. Tak się prezentuje. Tutaj mamy takie kwaterki. Tam jest taki uprzedzony flybox, ale to zaraz do niego przejdę. To nie takie coś. No. Dobra, więc mam tutaj taki duży quarter. No i on jest dosyć fajny. Ale ma trochę taki dziwny kąt, ale... No. Taki kąt. Jest nawet spoko. Więc no. Tej żółty katuje na skuta. Tutaj macie taką rurkę. Schody. Kolejna rurka, tu mamy dwie. Dobra, żółty, robisz teraz mi front scoota. Teraz to twoje pokarka na jasne. Żółty, żyjesz? On umarł. Tak. Zdech. Robimy na niego. Czemu każdy mnie nagrywa? Jedną. Zrobił! Kurde, żółty. Kurde, faja. Müller. Kurde, faja, chyba nie nagrałem. No. Rotacja. Teraz wam pokażę najgorszy flybox, jaki widziałam na oczy. Tak. Dobra, stąd wygląda jeszcze ok, co nie? Jest taka fajna półka i w ogóle. Ale patrzcie na ten kąt. To jest straszne, tutaj się nie da z tego wybić. No, i to jest takie coś. Więc w sumie to jest bezużyteczne. Są tutaj dwa takie fajne transfery na bank. Teraz Krystek będzie testował. Ole, byś faceplanta. No, dobra, ale żyjesz. Dobra. Dobra, ogólnie zauważyłam, że ten bank i ten box to jest identycznie jak na zachodnim. No bo zobaczcie, tutaj jest taki bank, rurka też jest cała obok, no i ten sam box, więc w sumie to jest prawie identyczne. Krystuś wam pokaże, co tutaj umie. Co? Krystek! Jezu, wcięło cię lekko. Zrobił! No, prawdziwy skater. Dobra, a więc teraz stawiłam na Instagrama Kalindy Shots dla wszystkich tutaj osób na skejcie. No i będziemy wybierać jakieś triki. Dobra, więc Aleks Kulimowski zadał Brie. Czyli może żółty na przykład zrobić pod kłotem. Tam. Dobra, więc znowu Alex zadał kicklessa. Ja nie wiem kicklessów, więc też żółty zrobi. Tak. Co to było? Kickless, ale ten boks jest naprawdę upośledzony. Ale dziennie go wypchnął, wiem. A chodź tutaj. O nie, nie rób. Nie zrób. Dziękuję. Dobra, było. Dobra, a więc teraz żółty będzie robił dwa whipy pod quarter. Aha. Waliło cię? Dobra, było.
Dobra, więc teraz będę robić Unlessa. To jest ziemia. Ej, no, jakiś... Brawo. O kurnie, ej, dobra, na tym się nie da wybijać, bo to ma jakiś coping zwalony. Zresztą to wszystko tutaj. No. Ej, dobra, więc kto zadał bar spina, to my w trójkę będziemy robić. Więc Korus podoga Jakub zadał Buttercupa, to u mnie stąd tylko żółty, więc niech on spróbuje zrobić. I jeszcze przy okazji zadał Whip Umbrella, to żółty też spróbuje zrobić. Ej. Ale fajnie! Dawaj. O kurde. Nieźle zahaczyłem, nie wiem. Coping. Yo! Git. O! Prosto no. Nie umieram garstek. Fajne skiety. No. Proste. Kasz mi pambrela? Tak. Jeśli zrobisz. To trochę nie jestem kolegą, nie ma hamulca. Kup mi rotor. O Jezu, żółt. Ojoj. Żyj. Ale czysto. Dobra, zrobiłeś. Gratuluję. Tutaj macie jego Instagram. Tak, tutaj. Tak. Polecam. Maurycy Podoga Walkowski zadał 3-6, a ja zrobię go z flatu na żółtego kolejnego. Tak. Bo ma większy kłodę. Tak, nic to nie zmienia. Poczekaj, ja dla bezpieczeństwa to... Rzuci mi pan. Nie no, ja nie umiem na tym. Jo. Na tym się da. Tak. No. Dobra, jak są jakieś dzieciaczki sobie przyszły, to już słabo i ogólnie dużo ludzi jest. I dzieci przyjechały. No, rzuty. Jak oceniasz ten skatepark? 9/10. 9/10? Tak, bez mega fajny kwater, ale boks jest totalnie do wywalenia. No, właśnie nie wiem, kto to projektował, jakiś pijany chyba. No nie wiem, tego się nie da wybić po prostu. To nie wiem, że ma kąt, to jeszcze ma, nie wiem, z metr szerokości. No, powinno być to szersze i inny kąt mieć. I po pierwsze jest takie nierówne trochę. Nie wiem, ja na przykład ten skate oceniam takie 6/10. Czemu? Bo jakby nie ma co nic nadzwyczajnego. Nie, no jest fajny kłoter, dobrze mi wbija. No, ale ty się boisz lodu. Jedyny kłoter byłby git, znaczy jest git, ale na przykład te coping'i na moich kłoterach są tragiczne, bo się nie da nic wybić. I jakby flybox był no dobry, to by była wiele lepsza ocena, a tak to taki 6/10. No tak, jakby to miejsce jest git, no a tak to w sumie tylko ten kłoter jeszcze został. Fajna nawierzchnia tam jest. Tak, właśnie, jeszcze tak wszystko jest gładkie, jeszcze na tych riverach jak się jeździ, to jest jak po maśle. No. Dzieci na skateparku. Wygląda. No, jakieś kidoski przyjechały. Nie no, nie mogę z tego. Dobra, więc na tyle z tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeśli chcecie więcej recenzji jakichś nowych skate'ów, no to napiszcie. No i to chyba tyle. 6/10. No to do następnego odcinka.